Hej kochani, nazywam się Marta i jestem w 27 tygodniu ciąży z bliźniakami. Są to bliźniaki dwujajowe. Chyba najfajniejszym przeżyciem tych dwóch tygodni była wiadomość, że w 25 tygodniu noworodki mają już 80% wskaźnik przeżycia. To znaczy, że jeżeli by moje bliźniaki się urodziły tak wcześnie, wiadomo, że by było dużo walki o przetrwanie, ale prawdopodobnie by przeżyły, więc kamień z serca. Dużo się działo w ciągu tych dwóch tygodni. Ze strony medycznej miałam test na glukozę, to się nazywa chyba test obciążenia glukozą. I jest godzinny oblałam. Miałam 165 wskaźnik, a 135 jest akceptowany, więc mnie wysłali na 3-godzinny test. I obawiałam się, że będę musiała wypić ten obrzydliwy, słodki napój 3 razy, ale musiałam go wypić tylko raz. Po czym pobierali mi krew jeszcze 3 razy co godzinę. Zakończyłam właśnie fizjoterapię i muszę przyznać, że są efekty. Zostałam tam skierowana ze względu na ból łopatki i ramion i ogólnie dosyć duże napięcie w szyi, które prawdopodobnie powodowało migreny. I uważam, że rezultaty są świetne. Miałam migrenę tylko raz w ciągu tych 2 tygodni. I łopatka mnie praktycznie w ogóle nie boli, a z 3 tygodnie temu czy z 4 tygodnie temu codziennie koło godziny 4 czy 5 po południu bolała mnie łopatka, także musiałam się położyć i znaleźć jakąś dziwną pozycję, żeby mnie nie bolała. Także wydaje mi się, że rezultaty są świetne. No i oczywiście będę kontynuować te ćwiczenia, które mi zadała pani do domu. Jeżeli chodzi o moje ciało, to w dalszym ciągu się zmienia, brzuch rośnie. Nie mam skurczy Braxton Hicksa, które ponoć powinnam mieć w ciąży bliźniaczej. Może jeszcze się pojawią. Za to mam troszkę bóle menstruacyjne, ale pani ginekolog mówi, że to jest normalne, że to jest związane z rozciąganiem się macicy. U nas dula. Wydaje się świetną kobietą, która mam nadzieję pomoże mi dużo w ciągu porodu. I najważniejsze jest to, że ma podobny styl myślenia, to znaczy, że no, ja bym chciała urodzić te bliźniaki naturalnie. W Stanach zazwyczaj nie zmusza się pacjentki do cesarskiego cięcia. Jeżeli chociażby jeden bliźniak jest główką w dół, to starają się urodzić naturalnie, więc miejmy nadzieję, że ja też będę miała taką szansę. Więc mam nadzieję, że dula mi się przyda do czegoś. No ale oczywiście najważniejsze jest dla mnie zdrowie chłopców i to, żeby nie mieli żadnego stresu podczas porodu, więc jakąkolwiek drogą wyjdą, będzie dobrze. Nauczyłam się też gotować gulasz i ciasto pawłowa. Bardzo proste przepisy. No i takim bardzo ekscytującym momentem tych 2 tygodni była nasza sesja zdjęciowa z fotografką tutaj z Lajmy. Oczywiście sobie fundnęłam pedicure i fryzjera. Więc czułam się dobrze we własnej skórze. Mam nadzieję, że te zdjęcia Wam się jakoś uda mi pokazać. A poza tym jest już ciepło, więc otworzyli nasz basen i byliśmy już kilka razy. Mogę się kąpać na szczęście i bardzo mi to się podoba. Na dzisiaj to chyba wszystko. Jeszcze Wam pokażę brzuch, żeby nie zapomnieć. Rośnie. Dzięki kochani za oglądanie. Pa!